Dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy artystów, nauczycieli Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Techniczno-Artystycznych w Blesku. Witam w imieniu swoich i Pani Dyrektor, która niestety nie mogła być dzisiaj obecna. Jest to pierwsza tego rodzaju wystawa nauczycieli z tego liceum. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Rozpocznie cykl takich wystaw, bo wystawy indywidualne artystów już mieliśmy. Jedynie pana Sebastiana nie było, a reszty panów była u nas. Także witam i przedstawiam naszych artystów, chociaż z nami. Andrzej Kijowski, witam bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mogę zaznaczyć? Natomiast na temat malarstwa, no cóż, no po prostu myślę, że każdy z nas robi swoje, robi to, co umie i to, co chce przekazać. Wiadomo, że to malarstwo się zmienia tam co jakiś czas, bo z wiekiem pewne rzeczy się zauważa, po pewnych rzeczach się zapomina. Pewne sprawy warsztatowe, jak gdyby, czy się odnawiają, czy pojawiają nowe możliwości. Myślę, że kwestia interpretacji czy oceny należy do widzów, a nie do tego, który to robi, bo myślę, że każdy z nas siedzi w swojej pracowni, coś tam robi i potem to pokazuje i myślę, że takim najgorszym momentem to jest to, kiedy tak tu stoimy we czterech, prawda, i każdy ma powiedzieć o tym, co robi gdzieś tam w swoim tym małym zakamarku. Dobrze, ja powiem jakieś dwa zdania. Proszę. Dwa zdania. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że przyszliście, że zaszczyciliście obecnością na tym naszym takim małym święcie, nie wspólnym, bo to jest dla nas święto, wspólna wystawa, bo takiej jeszcze nie mieliśmy. Do tej pory jako nauczyciele Liceum Plastycznego w Blesku. I myślę, że to święto będzie dla nas zapamiętane, bo jest to jakiś początek, jest to jakiś też przykład dla naszych dzieci i z liceum, i dzieci w ogóle z zespołu szkół tych technicznych, artystycznych, jak również dla dzieci z gimnazjów, które w przyszłości wybierają tą swoją drogę. Nauczyciel, myślę, że to nie jest tylko zawód, to jest taka pasja, a tym bardziej to nauczyciela, który uczy takich przedmiotów artystycznych, też musi się sam rozwijać, sam musi pokazać, udowodnić nie tylko sobie, ale i innym, że zasługuje na to miano nauczyciela. Zgadzam się ze wszystkim, co przedmówcy wspomnieli. Trudno jest mówić o tym, co człowiek, o emocjach, które przeżywa, kiedy maluje, kiedy tworzy, kiedy wykonuje rzeźbę. Myślę, że nasze obrazy przedstawiają te emocje. Staram się w swoich też zawrzeć te odczucia i cieszę się, że w jakiś sposób nie zamykam, staram się nie zamykać na jakiś jeden styl malowania, styl czy sposób trzymania narzędzia, pędzla, czy użycia aparatu fotograficznego, chociaż tu nie ma moich zdjęć, ale myślę, że to jest też ważne. To też taka lekcja, którą mogłaby młodzież dzisiaj wyciągnąć, żeby rozwijać się na wielu różnych polach. I tak ta kolorowa, ciekawa, myślę, wystawa też będzie nas do tego zachęcać. No też chyba dzień dobry. Na sobie chciałem Państwu podziękować za przybycie. Myślę, że wszystko już było powiedziane wcześniej, a tak naprawdę prace, które tu się znajdują, mówią same za siebie i tutaj każdy może odbierać je w indywidualny sposób, więc myślę, że wyteśnie jest mówić też za dużo o pracach, więc zapraszam do oglądania, do obserwowania ze sztuką. Dziękuję. Thank you.
Nie, 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 nie